Dziś będzie materiał, po którym prawdopodobnie część widzów będzie negatywnie do mnie nastawiona, ale cóż, jedziemy. Moi drodzy, co się dzieje, kiedy masz usta pełne frazesów, kiedy mówisz o wolności pracowniczej, o tym, że pracownicy są wykorzystywani, że wszyscy nie szanują pewnych grup społecznych, namawiasz do ich szacunku, mało tego, wytykasz błędy ludziom, którzy na przykład piszą literaturę fantazy i pokazujesz jasno, przykład po przykładzie po przeczytaniu od deski do deski ich prac, że ej! Tu jest źle. To, o w ogóle, to jest dziwne. Tego to nie powinno totalnie być. A tutaj to chyba ktoś poleciał ze swoimi własnymi upodobaniami. Mało tego, niejako przywłaszczasz sobie polską nazwę organizacji lewicowych, które działają na YouTubie. A po tym wszystkim wchodzisz tańczącym krokiem we współpracę z kapitalistyczną firmą, która jest podejrzewana o wykorzystywanie pracowników, między innymi także posądzana o wykorzystywanie polskich pracowników. Jak zapewne się domyślacie, jesteś krytykowana. Moi drodzy, chodzi oczywiście o Katarzynę Babis, ja ją będę nazywał Kasiulą, głównie z tegoż to powodu, że Katarzyna cały czas zdrabnia się do Kasia, co jest na marginesie według mnie tak samo głupie, jakby 40-letni 30-letni chłop podszedł sobie i powiedział Dzień dobry, jestem Mariuszek. Przyznacie, że nie brzmi to za bardzo poważnie. Mało tego, najprawdopodobniej wysunęlibyście daleko idące wnioski, że Mariuszek jest upośledzony. I to nie jest w żadnym przypadku ekskluzyw przytyk do Kasiuli, ponieważ dokładnie to samo mam między innymi do Jana Kapeli, do Jerzego Owsiaka. Chcecie być odebrani poważnie? Zacznijcie zachowywać się i prezentować poważnie. Tylko, że Kasiula nie zaprezentowała nam się poważnie z tej strony, wobec tego sobie odpuścimy. Myślę, że tak idealnie cały ten film będzie spajać nam pewien artykuł na Vibes, jest także na Spider's Web oraz innych źródłach, ale według mojej opinii ten bardzo pięknie opisuje od początku do końca całą dramę, wobec tego jedziemy. Kasia Babis, promująca antykapitalizm, reklamuje za Lando. Antykapitalizm do pierwszej reklamy. Kim jest Kasia Babis? Karol Paciorek opisał ją jako rysowniczkę, ilustratorkę i autorkę komiksów. Okej, okay, tutaj sobie na chwilkę przerwiemy, ponieważ autor zapomina, że Kasiula była ilustratorką dla m.in. Eleven Bit Studios, która to stworzyła kapitalną produkcję This War of Mine. Ta gra bajecznie opowiada, jak wygląda życie cywili podczas konfliktu zbrojnego. Wobec tego jeśli ktoś z was nie grał, zachęcam. Te arty rzeczywiście są przepiękne, z bure ale takie mają być, ponieważ to jest dialektyka dramatu, tam się dzieją okropne rzeczy, ludzie robią naprawdę gigantyczne poświęcenia, czasem nawet przestają być ludźmi. Więc za to Kasiula to naprawdę propsy szanuję. Krytykuje wykwity polskiej fantastyki wśród dzieł autorów takich jak Jacek. Piekara, Andrzej Pilipiuk, Andrzej Ziemiański. I tutaj sobie warto poświęcić czas na docenienie recenzji książek według Kasiuli, ponieważ właśnie one zainspirowały mnie osobiście do stworzenia recenzji na temat książki Mędzena, która pojawi się niebawem. Zgadzam się z autorem artykułu. One były na bardzo dobrym, obiektywnym poziomie. To był kawał dobrej roboty, który mógł być cały czas kontynuowany. Jej kanał na YouTube rozkwitł dzięki konstruktywnej krytyce, aby potem dodać do swojego repertuaru content commentary. Cool? Trochę. Fajnie było zobaczyć pojawienie się nowego głosu na polskim poletku. Ta, i tutaj musimy sobie powiedzieć parę rzeczy o YouTube. YouTube, moi drodzy, jak każdy inny portal, jest portalem społecznościowym, czyli innymi słowy, jeśli masz już wyrobioną jakąkolwiek społeczność, no to startujesz z wyższej półki. Przykładowo, jeśli jesteś rysowniczką, jak kasiula, masz wyrobiony target, masz swoją własną widownię, która ciebie ogląda i wrzuć zaś tej widowni: "Hej, zrobiłam kanał na YouTube". To w tym momencie masz parę tysięcy darmowych subskrypcji, których inni nie są w stanie zdobyć. To znaczy, przepraszam, są w stanie, ale poprzez wypuszczanie filmów i sprawianie, że ludzie będą chcieli je oglądać. Ty za to masz już pewną trampolinę. I tutaj następna uwaga nie nowy głos na polskim poletku, ponieważ, i tutaj nie tylko mówię o sobie, jest tysiąc różnych polskich youtuberów, którzy są zamknięci właśnie w progu tysiącu, dwóch tysięcy, paru tysięcy subskrypcji, którzy gadają naprawdę dobrze, którzy mają naprawdę świeży content. To nie jest następny unboxing, boxdela, czy na przykład, nie wiem, jakiś klip ekipy. Czy też 2137 materiał Aidora, tylko że są zamknięci w szklanym suficie przez algorytm? Jeśli jakimś cudem napatoczysz się na jeden film takiego gościa, to być może istnieje szansa, że następny gdzieś ci wyskoczy. Ale, jeśli sam nie znajdziesz tego filmu, jeśli sam nie obejrzysz jakiegoś tak z ciekawości materiału, to nie zobaczysz go nigdy w życiu. Bo tak działa algorytm dla dużych twórców wszystko, dla małych ochłapy. Kasia reprezentuje, a raczej reprezentowała swoje lewicowe poglądy. I nie ma w tym nic złego, ba trafnie podczas swojej kariery punktowała absurdy, z którymi lewica stara się walczyć. Pato deweloperka, jej materiały o tym były świetne, celebrytki ala edia, to też było miłe. Jej wywiad z wcześniej wspomnianym Karolem Paczorkiem na kanale Impoderabilia przyniósł ważny cytat, który przyda się zaraz. Indywidualne wybory konsumentów nie uratują świata, co nie znaczy, że nie mamy zwracać na nie uwagi. Po prostu trzeba wybierać swoje pole walki. Staram się nie kupować nowych ubrań tylko z drugiej ręki, bo rynek odzieżowy jest straszną patologią. Ta, I tutaj autor zwrócił uwagę, że skoro rynek jest straszną patologią, to kaśka powinna zwrócić uwagę na gowork, ponieważ tam są recenzje za lando i one są m.in. takie: Często są złe zachowania ludzi w pracy, niekiedy brak szacunku do innych pracowników. Ostatnio, gdy byłam na piku, widziałam jak mentorka źle odzywała się do pracownika. Zocny pan chyba za niedługo obejmuje stanowisko, dodam, że nieodpowiednie, jeśli się nie ma szacunku do ludzi. Każdy ma go dość. Większość po prostu się boi. Jest jednakże strasznie nieludzki, potrafi zmieszać z błotem, a w czasie rozmowy czujesz się po prostu jak, usunięte przez administratora, zawsze wpaja swoje racje, nawet jeśli jej nie ma. Co z tym agresywnym liderem, co rzuca laptopami i skanerami na paku? Zaraz zacznie w pracowników. Ludzie go nie szanują, tylko się go boją. Po jego zachowaniu można się wszystkiego spodziewać. Grafik? Stworzony by pracownik zapieprzał i to się tylko dla firmy liczy najbardziej. Nieważne, że ludzie nie będą mieć wakacji, nieważne, że ludzie nie będą mieć wolnego czasu w weekend. Grunt to maseczka na ryjku i zdrowione targety. Warunki pracy straszne. Siedem i pół godziny na nogach trzeba stać, nawet chwili przerwy. To jest dramat, jak w jakimś obozie i wyzysk człowieka za dwa tysiące złotych. Receive, najgorszy dział, porażka. Szkoda, tylko że biały nie widzi co się tam dzieje. Trzeba mieć nerwy ze stali, żeby tam pracować. Jedna wielka niesprawiedliwość. I to nie jest tak, że Kasiula może nie zauważyła, nie zainteresowała się, zignorowała, ponieważ miała okazję, ba, to jest jej content, ona się takimi rzeczami, że tak to określę, żywi. Ona porusza na kanale właśnie takie wszystkie niesnaski pracownicze, takie wykorzystywania, zwraca uwagę właśnie na jakieś patologie biznesowe polskiego kapitalizmu. Już nawet nie wspominam o głośnej aferze z Zalando, gdzie ponoć, według pracowników polskich, mieli oni obowiązek stać przez całą swoją zmianę i był jakikolwiek zakaz, nawet na przerwie siadania. Musielibyście zrobić gigantyczny fickle, aby w tym momencie, jako psychofani Kasiuli, ją usprawiedliwić. Żadną tajemnicą nie jest, że firmy typu Amazon czy Zalando muszą wykorzystywać 100% i więcej sił pracownika, ponieważ walczą z czasem. Każdy chce dostać swoje przesyłki na już. To nie Jeff Bezos pracuje na magazynie, tylko Szary Janusz czy Wiktoria. Ale to prawda, praca na magazynie dla największych korporacji i nie tylko jest męcząca i trudna, wręcz jest straszną patologią. Tylko można krytykować, ale gdy ktoś potem leci reklamować firmę, którą się nie bezpośrednio, ale krytykowało, to całość wychodzi bardzo sztucznie. Cia, moi drodzy, właśnie tutaj jest problem. Problem, który ja też mam z tym. Nie, że Kasia odwala jakieś tam reklamy, że odwala jakiś szajs, że struga pawiana, nawet śpiewając karaoke. Ponieważ ja rozumiem, coś trzeba do garnka włożyć, coś trzeba zareklamować, ponieważ inwestujesz czas i pieniądze w ten YouTubek, to fajnie by było, żeby ci się coś zwróciło. Okej. Okay. Tylko czy naprawdę trzeba robić to w taki, a nie inny sposób? Bo wiecie, tak się składa, że na Patronite, o ile dobrze kojarzę, kasiula dostaje gdzieś 3-4 kafle. Dodajmy sobie hajsy z YouTube'a z reklam z różnych takich. To już moi drodzy są pieniądze, to już jest konkret. Zatem nie możemy powiedzieć, że nam kasiula umiera z głodu, że zaraz po prostu wyrzucą ją na ulicę i będziesz żreć gruz. Nie. Ona ma zabezpieczenie. I ja rozumiem, zawsze można chcieć więcej. Tylko czy na pewno od firmy, która tak traktuje swoich pracowników? Bo wiecie, ja tutaj chcę zaznaczyć, my nie mówimy o reklamie, która się gdzieś tam wyświetliła, nad którą Kasiula nie ma kontroli. My nie mówimy o reklamie, która się wyświetliła w momencie nagrywania materiału, my mówimy o akcji, w której Kasiula świadomie wzięła udział podpisując umowę. I prócz filmiku mamy taki post. Proszę, niech ktoś się cofnie w czasie i zdradzi mojej mamie, że w tym roku będziemy wspólnie śpiewać karaoke przed publicznością. I zróbcie wtedy proszę zdjęcie i miny. Udało mi się ją namówić na nasz pierwszy występ w ramach akcji Radość należy do nas dla Zalando. Proszę o wielkie brawa bo pomimo wstępnego stresu, Zofia okazała się prawdziwą gwiazdą estrady, a teraz wasza kolej zróbcie coś po raz pierwszy i zobaczcie mnie na swoim Insta Story. Kol kolka z waszych pierwszych razów wybiorę i udostępnię u siebie. Wiecie dlaczego to jest dla mnie obrzydliwe? Z trzech powodów po pierwsze to co wspomniałem wcześniej, czyli praca dla firmy, która tak traktuje, a nie inaczej pracowników, czyli hipokryzja over 9000! A mało tego, przykłady inne, bo oczywiście was nimi uraczę w przygotowaniu w przyszłości niedalekiej zobaczycie. Po drugie, zaprzęgnięcie do tego swojej własnej rodziny. W tym przypadku mamy. Nie wiem jak wy, ale ja bym na przykład nie chciał, żeby moja własna matka fikała dla jakiejś firmy kapitalistycznej, skoro ja mam zadeklarowany content antykapitalistyczny. I wreszcie po trzecie, panie i panowie, wykorzystywanie do kampanii własnych widzów. Dzi fani mają udostępniać reaction video, aby ona dalej podawała właśnie tą swoją akcję spoko. K Kasiula a wiesz jak się to nazywa? Wiesz jak się coś takiego nazywa? To się nazywa moja droga wyzysk. Bo to w tym momencie to nie jest jakaś prośba, że proszę, jeśli wam się chce, to coś tam, coś tam zróbcie. Bądź też taka informacja, że możecie, jeśli wam się będzie chciało, tylko to jest takie, że tak to określę, zalecenie spod tekstem w stylu Basic Bitch. Zrób! Coś po raz pierwszy. Aha, bo twoja widownia to nic nie robi, co? Nie, nic nie robi, siedzi na tyłku, nie ma z niej pożytku, nie wcale ci nie lajkuje, wcale cię nie ogląda, nie podaje dalej, nie podbija zasięgów, nie komentuje. Naprawdę? To jesteś bezczelny. Tylko czy Kasia nie wychodzi tutaj na osobę nieszczerą? U Karola mówiła o tym, że wybory jednego człowieka nie wpłyną na nic. Ale już prawie 35 tysięcy obserwujących może poczynić jakąś zmianę. Jej obserwujący mogą też, idąc z logiką podążania za wzorem, zacząć kupować na Zalando. Bo Kasia mówiła negatywnie o branży modowej, ale reklamuję tę stronę, czyli tylko Zalando musi być okej. Okay. Kasa nie śmierdzi, ale coś nie pykło. Odpowiedzi autorki na komentarze też nie są świetne. Ca, i odpowiedzi autorki, pochylmy się na tym chwilę, ponieważ to jest według mnie następny typowy tekst Basic Bitch. Mamy antykapitalizm do pierwszej reklamy, komentarz, i ona poprawia, że to nie jest pierwsza. No i facet pyta spoko, ale co to ma do rzeczy? No a ona na to, że napisałam dwa razy tobie i innej osobie, która stwierdziła to samo, jak to co ma do rzeczy, poprawia błędne założenie. Wiecie, co to jest za mechanizm? On występuje w większości przypadków u wszystkich toksycznych grażyn i starych bab, że nawet jak nie mają racji, nawet jak się mylą, to i tak muszą, po prostu muszą mieć ostatnie słowo w czymśkolwiek poprawić innym i wtedy wiecie, od razu wychodzi, że to ONA ma rację, nie inni ludzie ONA, bo ONA poprawiła. To jest przede wszystkim infantylne, ale także wredne, ponieważ to nie jest tak, że ten gościu z jakimś hejtem podskakuje, że ci ludzie po prostu, nie wiem, rzucili się na nią, wyzywają ją, szkalują. Nie, zwracają uwagę, ej, ale to jest hipokryzja. Ale dalej jest jeszcze lepiej, ponieważ jeden gościu napisał Kasia, twoje odpowiedzi na komentarze są takie z przekąsem. Nie rozumiem twojego tonu. To normalne, że ludzie oczekują od ciebie przynajmniej jakiejś konsekwencji w byciu personą. Jaka jest jej odpowiedź? Wiem, takie są właśnie pułapki wszystkich parasocial relationships. Ale mu pan powiedział. Okej, okay, a teraz na poważnie, co to jest? Parasocial relationship. Jest to związek pomiędzy odbiorcą a postacią wykreowaną przez kogoś. Związek ten zazwyczaj sympatia bazuje na odbieraniu postaci wykreowanej i tworzeniu sobie na tej podstawie wyobrażenia o danej osobie przykładowo. Wyobraźmy sobie, że jest taki gościu, który całe dnie siedzi na fotelu, pierdzi w stołek, żere i nagrywa, że zaraz przyjdą jakieś tam różne przepowiednie, że on wszystko przewidział, że on wszystko wie. Co my możemy wyciągnąć z tego? Nasza relacja parasocjalna z tym człowiekiem może być taka, że on jest jasnowidzem albo bardzo dobrym analitykiem, jest w stanie wszystko przewidzieć, jest w stanie o wszystkim nam powiedzieć, tak naprawdę dużo, dużo i my, jakbyśmy go spotkali tak na żywo, to całkowicie będziemy widzieli inną osobę. Będziemy widzieli osobę, która tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, co mówi, nie ma pojęcia na temat świata, w którym się znajduje, ba, często gęsto nawet nie opuszcza tygodniami swojego mieszkania. I to jest tak zwany obraz wykreowany, między innymi za pomocą YouTubeka, dzięki któremu my widzimy jakąś osobę jako osobę poważną, osobę doświadczoną, osobę znającą się na tematach, osobę, która posiada jakieś tam cechy. Ale nie dlatego, bo ona sobie je takie wykreowała, tylko dlatego, ponieważ my źle ją odebraliśmy. My myśleliśmy, że skoro siedzi, skoro nagrywa, no to tak naprawdę dużo wie, bo nagrywa na różne tematy. Skoro mówi, ile to kierunków nie skończył, to znaczy, że jest bardzo doświadczonym, inteligentnym naukowcem. To jest wszystko ponad autokreacją postaci. I tutaj sorki, Kasiuła, ale w twoim przypadku to jest to właśnie ofiara autokreacji, ponieważ ty cały czas zaznaczałaś, że popierasz dane ideały, popierasz danych ludzi, ba chcesz ich wspierać. I myślę, że tutaj właśnie warto wyciągnąć przykłady zewnętrzne, przykłady, które mi wpadły w ręce, między innymi taki cytat Schudłam wtedy 20 kilo od studiów i byłam świeżo po operacji nosa. Różnica w tym, jak odnosili się do mnie ludzie, była dramatyczna i bardzo zmieniła moje myślenie. Od razu powiem, że nie mam pewności, czy to jest jej cytat, ale raczej tak, ponieważ inne źródła, do których dotarłem, świadczą, że rzeczywiście ta operacja nosa miała miejsce. I teraz sobie zadajmy pytanie: czy osoba, która jest świeżo po studiach, taki typowy, zwyczajny student, jest w stanie sobie wywalić od tak kasę na operację korekty nosa? Z całą stanowczością, baby, ale raczej nie. To oznacza dwie rzeczy. Albo miałaś już kapitał, aby daną operację popełnić, albo ktoś ci go zapewnił. Szczerze, nijak mnie to nie interesuje, bardziej zwracam uwagę na drugą rzecz. Że te całe gadki o zaakceptowaniu siebie, o byciu piękną w środku, to ty nam zaserwowałaś po tym, jak sama siebie upiększyłaś, ponieważ Kasiula nam naskrobała coś takiego. Hej, dajcie mi mikrofon jeszcze na minutkę, bo mam coś do dodania na temat promowania brzydoty. Po lewej, ja w 2018, kiedy szukałam ratunku w budowaniu marki osobistej opartej na superlatywach, poprawę ja teraz po odkryciu, że kluczem są leki, terapia i dobre relacje. Nie wpadłaś może na to, Kasiula, że może miałaś te dobre relacje, zdrowe podejście dlatego, ponieważ już byłaś piękna już reprezentowałaś wyższy poziom atrakcyjności seksualnej między innymi oraz atrakcyjności wizualnej w stosunku do tego, który reprezentowałaś wcześniej. Już pomijam całkowicie fakt, że krytykowałaś Elona Muska za przeszczep włosów, przy czym sama korzystałaś z plastiki korekcyjnej. Naprawdę nie wpadło ci to do głowy, że może to się gryzie, może tego nie powinno być. Ale skupmy się na tym, co Kasiula w każdym filmiku promuje: Między innymi bread tubę. O, przepraszam, chleb tubę. Bo wiecie, jaka jest różnica? Otóż taka, że BreadTube jest to sieć luźno powiązana różnych ludzi, którzy tworzą przesłanie lewicowe. Starają się propagować lewicowe przesłanie, przeszkadzać foliarzom z prawicy. Ich działalność jest głównie skierowana właśnie na własne ich poglądy czyli poglądy czysto prosocjalne, propracownicze i promniejszościowe. Dziwnym trafem Kasiula Babis zaczęła nazywać tak swoją grupę. Zaczęła dziwnie dawać do zrozumienia poprzez to, przynajmniej dla wielu osób, że właśnie skłania się ku przesłaniu Breadtube, że ona jest właśnie takim głównym kreatorem Breadtube na kraj. I to wszystko, co wymieniłem, to w trenko. To jest autokracja. To nie jest to, że ktoś sobie coś tam powyobrażał dodatkowo po tym, co nam Kasiula zaprezentowała. Nie, to jest obraz, który został nam przez Kasiulę zaserwowany. Innymi słowy, mamy gaslighting swoich własnych widzów. I żeby było śmieszniej, on postępuje, ponieważ dalej mamy napisane coś takiego, że y, dokładnie mam taki paragraf w piśmie nie przyznawać się do błędu. Kasia, jasne, ty nie jesteś nam nic absolutnie winna, nie jesteśmy w związku, ale po prostu komentują sytuację, w której naocznie często jeździsz po kapitalizmie, śmiejesz się z fake walk ludzi, a teraz dropujesz reklamę z Zalando, w sensie nawet jeśli nie chcesz, a musiałaś być yy, tam, mieć jakiś kontrakt, to trzeba wyjaśnić jaki był pierwotny podwód podjęcia takiej współpracy, bo przecież naprawdę niczego nie wyjaśniasz i zachowujesz się jakby to było ok, a to już nie jest takie wholesome jak ta cała Twoja osoba i to, na kogo się kreujesz w mediach. Kasiula odpowiada, że nie wydawało mi się w ogóle, że kreuję się na kogoś holsam a Zalando nie wydawało mi się szczególnie inną korpo niż te, z którymi współpracowałam do tej pory. Bullshit! I wiecie, to jest naprawdę żałosne? Jeśli Laska odwala tobie coś takiego, że robi ci w wcale tak nie było! Nie było, tak tobie ci się wydaje, ty coś odebrałeś nie tak jak powinieneś. I sobie sam teraz możesz mieć pretensje do samego siebie, ponieważ to jest infantylne i toksyczne siłowanie się na wolę. Czyli innymi słowy, czy ty masz wolę powtarzać w kółko, w kółko, w kółko swoje argumenty, które są faktami? Czy ona ma większą siłę woli powtarzania w kółko, w kółko, w kółko swoich wymysłów? Tak robią osoby egocentryczne, socjopaci, psychopaci rzadziej, ale też im się zdarza. I powiem wam tak, o ile jeszcze taka próba gaslightningu, jeden na jeden, wychodzi? Zazwyczaj wychodzi, dlatego no bo w większości ludzi nie chce się kłócić, gadaj sobie z debilem. Bez sensu? O tyle taki zabieg w przypadku grubej społeczności ludzi, którzy są w stanie wysypać dosłownie z rękawa przykłady, kiedy ty robiłaś jakiś przekaz, a potem robiłaś zupełnie inny, jest według mojej opinii szczytem głupoty. Ale to nie koniec, ponieważ Kasiula na sam koniec nam się obraziła i na chleb wrzuciła sobie takiego posta. Dajcie spokój, za nic nie będę przepraszać, bo nikomu żadnej krzywdy nie zrobiłam, najwyżej rozczarowałam. Zawsze zakładałam, że nie musicie mnie lubić, podziwiać ani uważać za wzór, żeby robić mój content, ale nie oszukujmy się, trochę tak jest, a przynajmniej tak być musi, żeby generował pieniądze. To relacja to główny powód, dla którego marki chcą płacić influencerom. Tworzenie na YouTube widziałam od początku. Początku jaką jaką ścieżkę kariery, szczególnie odkąd zaczęło zajmować mi więcej czasu niż rysowanie. Ale muszę to przemyśleć, czy chcę opierać całą swoją karierę na to, i ile zarabiam na tym, jak za fajną osobę ludzie mnie aktualnie uważają? I na tym, z jaką marką ten wizerunek fajnej osoby powiąże w związku z tym robią sobie przerwę w działalności Babis Media, dopóki nie zdecydują. Na chleptuwie oczywiście bawcie się dalej dowoli, moderacja i tak jest ode mnie niezależna. Podsumujmy to pieczenie, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Kaszula się obraziła, że jest hejtowana, gdzie tak naprawdę zwracają jej uwagę, że ej, walisz dziewczyno hipokryzję. Kasula przyznała się, że ten YouTube to ogólnie był od początku tylko dla hajsu i stwierdziła, że tę całą chlebtubę, którą ona sama założyła, to tak naprawdę ma daleko i głęboko gdzieś. I to oczywiście wszystko polane protekcjonalnym tonem basic bitch. Zwróćmy uwagę na ten YouTube dla hajsu, to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ jeśli cały ten YouTube to był tylko od początku dla pizzu, dla hajsu, to mamy parę daleko idących skandalicznych wniosków, ponieważ to by oznaczało, że to całe przesłanie lewicowe, te troski o kobiety, żeby nie były dyskryminowane, nie były obiektywizowane. O pracowników, żeby nie byli wykorzystywani i traktowani jak niewolnicy. O polskich czytelników, aby nie mieli nałożone do łba jakichś pierdół starych dziadków, którzy próbują sobie różne rzeczy wyobrażać podczas pisania książek, czytaj fantazji swoich własnych. Kwestie wszystkich grup społecznych, wszystkich rzeczy, które Kasiula poruszała są w najgorszym wypadku nieszczere i... Totalnie wykreowane tylko i wyłącznie po to, aby były klikalne, aby były oglądane, tylko żeby hajs z YouTube'a się zgadzał. A całość jest jeszcze doprawiona takim, no nie wiem, czym będę nagrywać, muszę się zastanowić, czy zasłużyliście. I ty naprawdę twierdzisz, że nie zrobiłaś nic złego? Naprawdę? Serio? Nawet w najmniejszym stopniu. Powiem wprost. Kasiulo, jeśli masz robić taki content, który jest contentem nieszczerym, który jest contentem nastawionym czysto, pokorwinistycznemu na odcinanie kuponów, to daj ty se dziewczyno święty spokój, wróć do robienia artów do gier, to ci naprawdę wychodzi. Z tego można rzeczywiście trzepać duże hajsy. I nie musisz strugać pawiana. Nie masz potrzeby udawania kogoś, kim nie jesteś, nie musisz grać, nie musisz zastanawiać się nad kontentem, który tak naprawdę cię nijak nie interesuje. A powiem nawet więcej, ustąpisz miejsca ludziom, którzy szczerze zwracają uwagę na dobro pracownika, starają się dbać o prawa wszystkich, walczyć o równość i nie obchodzi ich przy tym jedynie odcinanie kuponów. A według mojej opinii ci ludzie w stosunku do ciebie o wiele bardziej na taką atencję, uwagę i główny dostęp do widowni zasługują. A na pewno już nie są wielcy obrażeni, że mleko się rozlało. To tyle na dziś co dla Was przygotowałem. Zapraszam Was jak zwykle do komentarzy, ponieważ one były, są i będą wasze? Jeśli ktoś chce, to może wesprzeć mnie na Patronite, jeśli ktoś chce, to może do mnie napisać, ale najbardziej to zachęcam Was właśnie do wypowiedzenia się w komentarzach. Co myślicie o całej dramie? Co myślicie o tym jak zachowała się Kasiula? Czy uważacie, że dalej powinna nagrywać? Chętnie przeczytam Wasze wypowiedzi, ponieważ komentarze jak zwykle były, są i będą Wasze.